Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Serdecznie dziękuję wszystkim za jakiekolwiek komentarze pod moimi filmami. W zeszłym tygodniu opowiadałam Ci o nadziei. Dziś opowiem Ci o drugim darze łagodzącym trudy życia, a jest nim sen. Sen zajmuje nam 1/3 naszego życia. Dzieci przesypiają na początku prawie 16 godzin na dobę, potem 12, a dorośli, choć powinni spać około 8 godzin, często śpią zdecydowanie za krótko. Ludzie starsi śpią coraz mniej. Nie tylko chodzą spać, jak to się mówi, skórami, czyli dość wcześnie, ale też wstają skoro świt. Wzrasta też u nich zapotrzebowanie na drzemki w ciągu dnia. Młodzież w okresie adolescencji, czyli dojrzewania, najchętniej chodziłaby spać po północy i wstawała koło południa. Dlaczego tak się różnimy? Poza różnymi okresami w życiu, każdy z nas prowadzi inny tryb życia. Jedni potrafią pracować do późnej nocy, a inni wolą wstać z samego rana. Nauka dzieli ich na sowy, czyli nocne marki, i skowronki lub inaczej ranne ptaszki. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, kiedy kładziemy się spać i wstajemy, tylko czy przesypiamy odpowiednią liczbę godzin i budzimy się wypoczęci. Jedni uważają, że sen jest czynnością bezproduktywną, zabiera niepotrzebny czas. To może dałoby się tak nie spać? W roku 1964 sprawdził to Randy Gardner i ustanowił w ten sposób rekord Guinnessa w najdłuższym okresie bez snu. Mężczyzna ten nie zasnął przez 264 godziny i 12 minut, czyli w przybliżeniu 11 dni. Od tamtego czasu rekord nie został pobity ze względu na duże ryzyko pogorszenia stanu zdrowia przyszłego śmiałka chcącego pobić rekordzistę. A czy to przypadkiem nie jest tak, że sen jest nam potrzebny, aby prawidłowo funkcjonować? Przecież podczas snu regenerujemy swój organizm. Nocny odpoczynek wpływa na nasz mózg i całe ciało. Pewne wierzenia podają nawet, że podczas snu wychodzi z nas nasza dusza, która musi od nas odpocząć. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale to tłumaczy zakaz luster w sypialni. Sen jest jedną z krytycznych, podstawowych potrzeb człowieka, leżącą u podstaw piramidy Maslowa. Sen nazywany jest tą też siostrą śmierci. Skąd takie porównanie? Przyczyna leży pewnie w stanie, jakiego doznaje nasze ciało. Pozycja leżąca, nieświadoma, totalnie bezbronna i głucha na bodźce zewnętrzne. Coś jednak musi być na rzeczy, gdy uświadomimy sobie, że pomiędzy 28 a 40 rodzin na całym świecie, jak podają różne źródła, cierpi na chorobę FFI, z angielskiego Fatal Familial Insomnia, czyli śmiertelną bezsenność rodzinną. Jest to choroba dziedziczna, której wystąpienie determinuje zmutowane białko prion. Ujawnia się ona około 50 roku życia i w ciągu zaledwie 7 miesięcy potrafi doprowadzić do śmierci. Czy wiesz, że bezsenność jest obecnie chorobą cywilizacyjną? Więc jeśli możesz, to śpi. Jeśli w ciągu dnia zmoży cię drzemka, nie rób sobie wyrzutów sumienia. Widocznie twój organizm tego potrzebował. Nie możesz spać? Czuwaj. To też odpręża i pozwala odpocząć. Mistrzami w jednoczesnym spaniu i czuwaniu są delfiny, u których podczas gdy jedna półkula śpi i oko jest zamknięte, druga półkula czuwa z otwartym okiem. Niesamowite, prawda? A jeśli nie możesz zasnąć, bo masz gonitwę myśli i coś cię trapi, zastosuj antidotum rodem z Ameryki Południowej. Z kawałka materiału robi się malutką laleczkę od kłopotów, opowiada jej się wszystkie zmartwienia i na noc wkłada pod poduszkę. Powierzone lalce kłopoty znikają podczas snu. Nie bez powodu bowiem sen jest darem, który ma nam ułatwić trudy naszego życia. Czyż nie zdarza ci się mówić albo słyszeć czasami: muszę się z tym przespać? Sen bowiem daje nam czas niezbędny na poukładanie wszystkiego naszemu umysłowi. Po jego dobroczynnym działaniu do wielu naszych problemów podchodzimy zupełnie inaczej, jakby z dystansem. Zatem śpij na zdrowie. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję i zapraszam za tydzień na kolejną Energy Boost Środę.